się stało? Byłem rano, było mi się nie czeka. Proszę, trzeba to najpóźniej do jutra rozprowadzić. Munda Cormeu, agraria mea, omnipotens Deus. Filaria Isaiae profete calculo mundasti dignito. Itame tua grata miseratione dignare mundare, ut sanctum evangelium tuum digne vale annunciare per Christum Dominum nostrum. Amen. Iube Domine benedicere. Dominus, sit in corde meo et in labiis meis, ut digni et competenter annuntiem evangelium suum. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Msza święta będzie odprawiona w intencji szczęśliwego powrotu do domów oficerów 5. Pułku Ułanów Zasławskich. In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen. Introibo ad altare Dei, ad Deum quiletifica diventutem meam. Judica me Deus, et discerne causa meam de gente non sancta, ab homine et iniquo et doloso erue me. Fiat tu, Deus, fortitudo mea, fare mere pulisti et fare tristi d'incedo, dum affligit me inimicus. Emite lucem tuam, et veritatem tuam, ipsa me deduxerunt, et adduxerunt in montem sanctum tuum, et in tabernacula tua. Et introibo ad altare Dei, ad Deum, quiletifica diventutem meam. Dlaczego nie modli się za tatusia? Przecież tatuś wróci. Mareczku, a co tam masz? Jak to? Tatusia na koniu. Trzeba tatusia schować, bo tatusiowi zimno. Daj rączkę. Podnieś może? Tramwaj. Ja. Marek! Schneller, schneller! Ich gebe euch noch 2 Minuten. Los, los! Bewegt euch! Schneller, hab ich gesagt! Hier, alles ab! Genau! Hier darf nichts bleiben!
Panie poruczniku, melduję, że akcję wykonano bez przeszkód. Dzień dobry, pani. Mamusiu, kapelusz masz krzywo. Mareczku. Wróć zaraz. Wiesz, jedźmy już. Tę tabliczkę to mógłby pan zdjąć. Ano, pobijana trochę. Wezmę kiedy drabinę. Tak, bo to dezorientuje ludzi. Co, co? Dezorientuje, myli. Kogo myli? Ludzi. Pani tutaj przed wojną nie mieszkała, ale wtedy we wrześniu to cała ulica na Powązkach była. I wszyscy wiedzą, że pan doktor, świeć panie, zginął na samym początku. Wszyscy wiedzą. Tak, myślałam, że może Niemcy panu zabrali drabinę. Zamykaj oczy. Śpi. Tatuś by się gniewał, jakby widział, że nie śpisz. Wiesz? A daj konika. Zarumienie, trochę cukru. Napijemy się herbaty. Nie, nie, ja dziękuję. Masz tę torebkę. Pierwszy prezent od Janka. Nie, drugi. Pierwszy to była podróż do Włoch. Pamiętasz? Tej przyjechałam wtedy do ciebie na wakacje. Pamiętam. A Janek w paradnym mundurze bardzo był sremowany z twojego powodu. Siedzieliśmy w ogrodzie. Pod tą wielką wiśnią tuż przy ganku. Przy lekkim wietrze sypało z niej płatkami jak śniegiem. A to tylko 5 miesięcy później. Ojciec przyjął to jak skandal. Nie lubił Janka. No widzisz, twój ojciec... No przecież Stefan i ja byliśmy rodzeństwem. A on był zupełnie inny. On potrafił albo
kochać albo nienawidzieć. Między Stefanem a ojcem Janka był jakiś dziwny antagonizm. A pamiętasz tego architekta? Taka barwna postać, bardzo znana w Warszawie. Boże, jak Stefan kiedyś się z nim pokłócił. To on właśnie projektował twojemu teściowi ten dom. Nie pamiętasz, jak on się nazywał? Moksel czy Mossil? Ten Żyd? Przyniosę karbidówkę. Ciociu, widziałam dzisiaj wszystko i to nie pierwszy raz. A gdyby na moim miejscu siedział szpicel? Zosiu, nie przypuszczasz chyba, żeby osobie w moim wieku można było powierzyć jakieś poważne sprawy. Nie pytam, dlaczego to robisz. Myślę, że obydwoje z ojcem jesteście jednak do siebie podobni. Ty też nienawidzisz. Nie. Nieprawda. Ale nie można mieć skrupułów wobec morderców. Mamy prawo bronić się. Jakie prawo? Biologii? Ta walka kosztuje życie wielu ludzi, którzy chcieli tylko przeżyć, a to też jest jakieś prawo ocalić życie. Zosiu, niewolnicy przestają być narodem. My musimy bronić się. Nie wolno wegetować, czekać. Za jaką cenę? Choćby za cenę honoru. To głupie, ale honor kojarzy mi się ze sławą. A mnie z przetrwaniem narodu. Mam to zniszczyć? Czyjeś życie zawsze było ważniejsze od mojego, naszego. Ale tamtego świata już nie ma. Przestał istnieć. Pozostał Bóg. Chyba nie ma go tutaj. Jest. I ty to mówisz po tym wszystkim? Po tylu katorgach, po śmierci Romka? Zosiu, przestań. Bóg daje nam nadzieję. Nie mam żadnej nadziei. A twój syn? Ciociu. Proszę cię, to nie tak. To jest poza wszelką racją. Poza Bogiem, tobą, mną. Poza wszystkim. Ja istnieję tylko dlatego, i chcę. I muszę go ocalić.
Kto to zrobił? Stać! Co się tu dzieje? Na bok, zrobić przejście. Kontrola dokumentu. Aussteigen! Wo wollen Sie? Den Koffer aufmachen! Aussteigen, Steller! Papiere! Raus! Raus! Los, los, macht ihn! Was hat er in der Tasche? Sie sind frei! Pani ist wolna! Aufmachen! Schneller, schneller! Aussteigen, Steller! Aussteigen! Los, los! An die Wand hast du uns! Ausweise vorbereiten! Koffer aufmachen! Alle an die Wand! Aussteigen, Steller! Das schneller aufmachen! Weg, du dreckiges Schwein! Los, los! Du Schweinrede! Heimeli, Heimeli, die kommt ganz im Bett! Schnell! Der neue Anzug, dass du so fabelhaft aussiehst heute? Na, hör mal, ich hab doch immer einen Anzug an. Du bist ja vielleicht. Aber ich gebe dir das Kompliment zurück, dein Kostüm ist ausgesprochen hübsch. Oh, danke. Kommt der Fahrstuhl noch? Hast du gedrückt? Natürlich. Ach, die Technik. Guck, da kommt er schon. Hast du alles mit? Zabrałeś wszystko? Nie wiem, nicht, o czym myślisz. Was du damit meinst. Ach, ach, ty. Du, wir zobaczymy się nachher, potem. Ja? Vielleicht. Możliwe. Dobrze, że jesteś. Kierownik już się pyta o ciebie. Coś się stało? Niedawno pracujesz, więc musisz... Tak? Zaraz mu powiem. Oto nam chodzi przede wszystkim. Proszę pokazać akta dzieci z Chotomowa. Pozwolą państwo, że powieszę tu płaszcz. Mamy nalot. Przeglądają na razie Solną. Zdaje się, że wizytowali adresy, mają nazwisko dziecka, które teraz jest po wsi. Rodzice rzekomo mieszkali przed deportacją na Solnej. Ale co? Ale oni wszyscy twierdzą, że tam takiego nazwiska nikt nie zna. Niemożliwe. To prowokacja. Żadne z dzieci, tych dzieci, rozumie pan, nie figuruje na Solnej. Solna jest czysta. Rozumiem. Widzi pani te dwa nazwiska? Robiłam to według dokumentów, które otrzymałam od pana. Zosiu. Ja mam tylko księgowość. Zośka, pisz. Proszę tego nie gnieść. Co pani robi? Pani tego nie rozumie? Proszę to przypisać własnym charakterem. I bez tych nazwisk. Hansi? Wie sieht's aus mit Hansi? Ach, ich
Klasse in St. Laufen. Champagner trinken und weiter gewiss einverstanden. Vielleicht. Ich habe nicht nie gedacht, myślałem, że ma pan dass tak miłe Sie so towarzystwo. Nette Gesellschaft haben. Schon wollte ich Ihnen chciałem einen już pana teilen, zganić, dass Sie Ihre Gäste że tak pan zostawił swoich gości, ohne zapominając o waszej polskiej gościnności. Przecież dla was gość w dom to Bóg w domu. Gott zu Besuch. Uspokój się. Zostaw to, Sośka, zostaw to. Zostaw. Proszę. Nur zwei, aber ich habe noch eine Schatten. Proszę pomóc. Do góry. Słucham? Ja pana nie zaczepiam. Do góry, proszę. Proszę pani, ja chciałabym jeszcze chwilę z panią. Chciałabym podziękować, ale proszę się nie obawiać, papiery mam w porządku. Nie rozumiem, tam w tramwaju nie pytałam pani o papiery. Bardzo przepraszam, może panią uraziłam, ale pani przecież rozumie moją sytuację. Wejdźmy, tutaj obok jest taka mała cukiernia. Proszę. Pani dobrze zna tę dzielnicę. O tak, dzisiaj drugi raz jadę stamtąd.
O co pani naprawdę chodzi? Nie zajmuję się handlem. Ja to wiem. To znaczy... czuję... Ja nie wiem, jak to określić. Nazywam się Korngold. To nieostrożność. Ja wiem, że mogę pani zaufać. Zresztą tu nie chodzi o mnie. O moje dziecko. To jest dziewczynka. Ma 10 lat. Jest bardzo mądra. Ona wszystko wie, wszystko rozumie. Ale właśnie teraz, dzisiaj trzeba ją odebrać od takich... Dopiero za tydzień będę dla niej miała zupełnie pewne miejsce. To tylko kilka dni. Ja mam pieniądze, ja zapłacę. Jaka pani dobra. Ja wiedziałam to od razu. Jeszcze tam w tramwaju, kiedy pani... Ewa jest tutaj, proszę pani. A mój mąż, mąż mu jest tam. Jest bardzo podobny. Bardzo się boi. Nawet tam nie wychodzi na ulicę. Ja nie mogę. Nie mogę go samego zostawić. Kocha mnie i prosi, żebym przeszła na waszą stronę, ale ja... I pani chciałaby? Proszę pani. Ja nie mogę chcieć. Ja proszę. Przecież to tylko kilka dni. Ja też mam dziecko. Więc pani mnie rozumie. Pani wymaga ode mnie narażenia mojego synka. A czy ja mam jakieś inne wyjście? Czy pani na moim miejscu nie zrobiłaby tak samo? Tak, ja wiem. Ja jestem teraz bezwzględna. Ale muszę zrobić wszystko. Wszystko, żeby ją uratować. Pani jest katoliczką? Nie, skądże. A jeśli byłabym, pani zrobiłaby to, czy tak? Nie pytałam dlatego. Ach, tak. Przecież wy i oni wierzycie... Rozmawiajmy jak matki. Mówiłam, że nie interesuję się handlem. Proszę dać mi ten adres. Będę czekać tutaj na panią pojutrze. Zaraz po otwarciu. Panienka nareszcie. A gdzież się panienka tak wytytłała? Boże, matko miłosierna, a już się denerwowałam. Dlaczego panienki tak długo nie ma? Mama, usiądź i opowiedz mi, gdzie byłaś i co robiłaś. Mamusiu, opowiedz śpi, mi. Śpi, maluchu. Majeczkę. Nie dokazuj, śpi. Gdzież to się panienka tak wybrudziła? No. Cioci nie ma? Nie ma. Jak tylko przyszłam, to wzięła laskę i poszła gdzieś, jak to ona. Tak, panienka tego nie pamięta, bo to pewnie było ze 20 parę lat temu. A pani ojciec to ją przywiózł, to znaczy starszą panią. To aż nad samej granicy. To było wtedy, jak ją z Sybiru puścili. No i jak ta rewolucja wybuchła. I tej samej nocy nam starsza pani zginęła. Pan posłał po nią i konie, i ludzi. No wie panienka, żeby jej szukali, a ona tu... Dzielińska, ciszej. Przecież mówię tylko dlatego, że ona zawsze chodziła swoimi drogami. Jak kot. O, ziemniaki przyniosłam. I węgiel. Panienka czego szuka? To może ja wiem.
Ja już miałam pójść, ale przecież Mareczka samego? Pani Celińska. Pani przecież wierzy w Boga. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja już niczego nie przyjmuję. A co pani ma? To dla pani. To od matki Ewy. Ja żadnej Ewy nie znam. Pomyliła się pani. Ale proszę pani, ja mam tylko 40 minut do godziny policyjnej. Przysłała mi matka dziewczynki. Tej kobiecie udało się uciec stamtąd. Z getta. A dlaczego sama nie przyszła? Nie wiem, ale przypuszczam, że pani to lepiej wie. Matka uważa, że pani żąda za dużo. Dużo? A dziecko powietrzem żyje. Nie trzeba dla niego sprzątać, prać. A strach? Ile kosztuje według pani strach? Tego się nie policzy. A więc dobrze, że zabieram dziecko. Pani? Chce pani zarobić? Każdy chce żyć. Ale ich tylu się ukrywa, proszę pani. Że dla każdego wystarczy. Może pani też od nich? Proszę oddać dziecko. Jej matka zdecydowała. Teraz decyduje ten, kto płaci. Dobrze płaci. Pani wchodzi w interes. Ale takie rzeczy trzeba wiedzieć od początku. Mało. Ewa. Można wyjść? Pakuj rzeczy i wychodź. Ja już się spakowałam, jak ciocia rozmawiała. Pójdziesz z tą ciocią.
Ma pani szczęście, że mojego nie ma. On by tak łatwo pani nie puścił. Wiesz, Zosiu, zimno jakoś dziś. Ja nie mam ochoty wychodzić. Zaraz zrobię śniadanie. Ja już przygotowałam. No wiesz, Zosiu, ta Ewa, no ja nigdy bym nie przypuszczała. Czy ona ma jakąś metrykę? Z jej buzią? A czy ona umie się modlić? Zna chociaż pacierz, chyba trzeba ją nauczyć. Ja tylko myślałam o jej bezpieczeństwie i naszym. Zresztą to jest twoja decyzja. Będę musiała uprzedzić przyjaciół, że przez jakiś czas nie będą mogli na mnie liczyć. Mówisz to tak, jakby ta twoja konspiracja była tylko grą. Mamo! Dziewczynka siedzi i nic nie mówi, a ja bym chciał się z nią pobawić. Mamo, czy dziewczynka zostanie z nami? Oczywiście, Mareczku. Przez parę dni. Ewo, proszę cię, siadaj tutaj. Zosiu, tak nie wolno. Nie potrafię, nie potrafię. Wydałam własne dziecko na pastwę. Nie mów tak, ona nie jest temu winna. Nic nie mamy. Moja pensja idzie na Celińską. W razie czego się nawet nie mamy czym wykupić. Powiem jutro jej matce, żeby ją zabrała. Proszę cię, weź to. Weź. Jeszcze nie teraz. Ciociu. Powiem kiedy. Dziękuję. Zosiu, tobie trzeba pomóc. Przecież ja mogłabym ją gdzieś umieścić. Nie. Niech ją zabierze. Masz, pobaw się. Dlaczego nie jesz? Ja zawsze mało jem. Celińska dzisiaj nie przyjdzie? No, była przecież w zeszłą niedzielę.
Obiecała przyjść jutro i przynieść trochę mleka. Aha. Zapłaciłaś jej za cukier? A. Mamo, jak skończę jeść, to pokażę Ewie moich żołnierzy. Tak, tak, Mareczku, tylko najpierw musisz przymierzyć ten płaszczyk z cioci Balta. Muszę go trochę poprawić. Ale potem będę mógł się pobawić z Ewą. Zabierz go do mego pokoju. Nazywasz się Ewa Kwiatkowska. Jesteś córką Krysi Kwiatkowskiej. Twój tatuś nie żyje. Zginął we wrześniu. Przyjechałyście wczoraj z Lublina. Mamusia poszła do znajomych. Jakby cię pytali o papiery, mamusia zabrała. Powtórz. Nazywam się Ewa Kwiatkowska. Jestem córką Krysi Kwiatkowskiej. Przyjechałam wczoraj z Lublina. Mój tatuś zginął we wrześniu. Przeżegnaj się. Dzień dobry. Nie możemy zmieścić się z tym gratem. No i trzeba trochę otworzyć pani drzwi. Jeżeli trzeba. Dziękuję pani. No to panowie, ostrożnie ruszamy. Jak podjechali z tym, to aż mnie zatkało. Myślę, zapytam, czy to możliwe, żeby pan doktor nie miał w mieszkaniu fortepianu? Nie, nie, nie. Teść nie był muzykalny. Proszę zabrać ten fotel. Gdzie to stawiamy? Trochę bliżej okna. Już się robi. Dzień dobry pani. No i widzi pani, niepotrzebnie fatygowaliśmy. Panie Marciniak, niech pan zamknie drzwi, bo wieje, a my nie mamy czym opalać. Tak. Nie wiem, czy to najwłaściwszy moment, żeby ich drażnić. I to właśnie teraz. Właśnie teraz, Zosiu. Właśnie teraz. Można? Proszę, niech pan wyjdzie. Wie pani, no skoro już tu jestem, to może ja bym te rzeczy, co to pani chciała, żebym je komu... Ach tak, jeśli pan Marciniak może. Mam wszystko przygotowane. No to ja jutro z rana pójdę na bazar, no i sprzeda się. Niech się pan nie fatyguje, sama przyniosę. A wie pani, że... U tych Skowrońskich pod trzecim to gestapo było. Szukali Żyda, co to niby go ktoś na schodach widział. A u pana nie byli, panie Marcinie? Najsamprzód. Ale co tam wie pani? W takiej kamienicy to za dnia luda kręci się. Co innego po godzinie policyjnej. To ja już wszystkiego dopatrzę. Tu są dwie koszule i płaszcz teścia. No dobrze, to ile pani chce za to? Jak pan chce dać? Nie wolno. Nie wolno. Tu. Wie pani, to ciocia idzie z Markiem do znajomych, więc może rano nikogo nie być. Mareczku. Cichutko. A no jak pani chce. A co to? Mareczka nie ma w domu? Że się nawet nie pokaże? Panie Marciniak, Mareczek bawi się. No tak, no to do widzenia. Do widzenia. Proszę pana.
Niech pani będzie spokojna. Dziecko jest u mnie. Ale ja nie mogę... Co też pani? Co pani robi? Proszę, niech pani weźmie. To dla naszego wspólnego dobra. Pani ma kłopoty, wydatki. Ja nie mogę za darmo. Niech się pani nie gniewa o to, co powiem. Ale wy Polacy macie czasami za dużo honoru, aby być mądrymi ludźmi. Proszę. Nie wezmę tego od pani. Pani Mario, proszę sprawdzić, w którym zakładzie można mi dostawić jeszcze trochę łóżek. Nigdzie nie mam miejsc. A w domu księdza Bodwena wydawało mi się, że tam parę miejsc się zwolniło. Ewentualnie w Ksawerowie, już sprawdzam. A to większa ilość miejsc? Miałem telefon z Grodziska, że podstawiono pociąg towarowy na bocznicy. Jeden z kolejarzy usłyszał w którymś z wagonów wołanie dziecka. Sądzi pan, że to dzieci z tych pacyfikacji? Przecież ostatni transport znaleźliśmy już miesiąc temu. Pani Mario, pociąg przyjechał z Zamościa. Dobrze, jedziemy. Ale widzi pani, ja mam spotkanie z dyrektorem Starczewskim właśnie w sprawie tego raportu. Tak, może. Może pojadę z Jadwigą. Zosiu, a może ty byś ze mną pojechała? Tylko do Grodziska. Dadzą nam dobre papiery. To niemożliwe. Przepraszam. Ale teraz naprawdę nie mogę. A tu jest tatuś. Siedzi na koniu, widzisz? Tu ma szablę. Na Niemców. Jak byłam mała, to miałam taką lalkę, co jeździła na takim kucyku. A poruszała się? Tak. A gdzie tą lalkę masz? Ja ją dałam koleżance. I kiedy do niej strzelali... To ona była żołnierzem? Nie. Ona akurat bawiła się na naszym podwórku. Kiedy Niemcy wywozili ludzi z naszego domu. Wszystkich, co byli na liście. Spędzili na podwórze. A ja stałam przy oknie. Za firanką. I widziałam, jak ona już nie może uciec z tego podwórza. To ja szybko rzuciłam jej tę lalkę. Bo ona bardzo lubiła tę lalkę. Jak Niemiec to zobaczył, to ją zawołał i kazał tak iść przed siebie. Ona wtedy spojrzała w moje okno. Wszyscy patrzyli na kucyka. Niemiec strzelił. I ona upadła. A ten kucyk zaczął wtedy chodzić po podwórku. To ja powiedziałam mamie, że jeśli... to chciałabym umrzeć razem. Ewo. Pozwól ze mną na chwilę. Ewoniu, bardzo cię proszę, nie opowiadaj nigdy Mareczkowi takich rzeczy. Ale on i tak tego nie rozumie. Ewa. Proszę cioci, ale Marek chciał się bawić żołnierzami, a ja nie chcę się bawić w zabijanie. Ach, tak. Ale nie opowiadaj tego więcej. Rozumiem, ciociu, nie będę. Widziałam się z twoją mamusią. Pojutrze cię zabierze. Mamusiu! Nie przywitasz się ze mną? Zanieś ten list cioci i poproś, żeby ci dała jakąś książkę do czytania. Dlaczego? Dlaczego? A co mówisz? Mamo, głodny jestem. Pomóc pani przy obiedzie, czy pani już zrobiła? Myślałam, że jak pani przyszła, to chociaż obiad pani zrobi. Mareczku, idź do pokoju. Posprzątaj żołnierzy ze stołu zaraz. Zaraz coś wam przyniosę do jedzenia.
Panienka zostawi, ja to zrobię. Panienka wie? Skowrońskich zabrali. Jego, żonę, służącą, wszystkich. Pod płot? Tak słyszałam. Mówił Marciniak. A to? Że to wszystko dlatego, że Żydów ukrywali. Słyszała panienka? Tak i proszę więcej do tego nie wracać. Co? To ja już nie mogę słowa w tym domu powiedzieć. Ja, co panienkę znam od maleńkości. Pani Celińska, to nie o to chodzi. Swoją skórę trzeba strzec. Żyd nie umierał za mnie. Ja nie chcę umierać za Żyda. Pani Celińska! Pamięta pani, pytałam kiedyś, czy pani wierzy w Boga? Co? Panienka chce powiedzieć, że Chrystus był Żydem. A teraz to ja panience powiem, bo nie mogę patrzeć, jak panienka takie seregiele z tą robi i własne dziecko naraża. Panienki ojciec, świeć panie, co mnie do roboty przyjmował, jak panienka tycia była, to był pan. Cała okolica mu się w pas kłaniała. Takie to było państwo. Ale nie pamiętam, żeby u nas po domu jakiś Żyd się kręcił. Nie pamiętam! Pani Celińska, proszę do mnie w ten sposób nie mówić. A pani wie, że dziś jeden szpicel o panią pytał? Czego chciał? Nie wiem. Marciniak powiedział, że pani w pracy. Co jest? To pan? Ano ja. Czemu brama otwarta? A zamek się popsuł. Nie sprzedał pan rzeczy. Ano nie sprzedał. Podobno ktoś pytał o mnie. Ano, pytał. O co mu chodziło? Ach, cholera go wie, pytał i tyle. Nie chce pan powiedzieć. Nie. Co pani? A kto tam się zrozumie na tym ich gadaniu? Tak, to dziękuję. A co to za dziecko u pani jest? Ten człowiek mówił? Jakby on mówił, to byśmy tutaj nie rozmawiali. Rozumie pani? Panie Józefie, jest u mnie córka koleżanki z Lublina. Za parę dni jej już tu nie będzie. Nie ma sensu meldować jej, jeśli o to chodzi. Nie ma sensu, powiada pani. No jak na kilka dni, to faktycznie nie ma sensu. Ale jak na dłużej, ja muszę zameldować. Będę musiał. Rozumie pani?
Chodź, chodź. Mareczek usnął? Tak. Bardzo jest biedny przeze mnie. Nie wolno mu wychodzić nawet na dwór. Dobrze, to tylko do jutra. Dobrze? Tak, może ja jutro zobaczę. Ale, Ewuniu, nie myśl źle o cioci. Ależ ja nigdy, nigdy. Ja dobrze rozumiem, dlaczego ona taka jest. Ja wiem, ile ciocia dla mnie zrobiła. Dobrze, dobrze, już chodź tu, usiądź tu bliżej. Ewuniu, teraz, kiedy już odchodzisz, to powiedz mi... Ale ciocia nie kazała. Nie, nie, nie. Ja nie chcę wiedzieć, jak tam było. W moim życiu widziałam wiele zbrodni ludzkich. Wszędzie i zawsze zbrodnia jest taka sama. Nie rozumiem. Ewo, czy twoi rodzice mieli jakąś wiarę? Nauczyli cię wierzyć? Tak. Wierzę, że jutro zobaczę mamę, że pojedziemy do tatusia, a tatuś weźmie nas do parku na spacer. To bardzo mądra wiara. Nadzieja. Nadzieja? Kiedy byłam w getcie i Niemcy wywozili ludzi z naszego domu, dziadziuś powiedział, że musimy mieć nadzieję, że przyjedzie wujek z Anglii i nas zabierze. Gdyby tak się stało, stałby się cud. Cud? To jest Jezus, chrześcijański Bóg. To jest Jezus Chrystus, Syn Boży. Bóg jest jeden dla nas wszystkich. Mnie mówiła kobieta, u której byłam przedtem, że Boga nie ma. A ja wierzę, że Pan Bóg jest. Na tej fotografii też jest krzyż. Słyszałaś takie słowo? Sybir? Tam, w tym grobie, został mój syn. Więc cud nie może zdarzyć się każdemu, kto wierzy, że Bóg jest. On wybiera pośród nas. Ciociu, idziemy. Zostań. Zaczekaj tu na mnie. Thank you.
zajęty. Pani Mario, muszę koniecznie wyjść. Idź, zastąpię cię. Proszę otworzyć! Proszę pani! Szybciej! Bardzo panią przepraszam. Czy nie przychodziła tutaj taka młoda kobieta? Blondynka w ciemnym, w jasnym płaszczu. Nie, dzisiaj jej nie było. Dzisiaj? Ach, to może była wczoraj. Ostatni raz była tutaj razem z panią. Stałeś się tu przy bufecie. Muszę się z nią koniecznie zobaczyć. Bardzo mi na tym zależy. To sprawa interesu. Chciałabym zostawić wiadomość. Po co? No właśnie, tłumaczę. Kobieto, nic nie rozumiesz? Nie widzisz, co się dzieje? W getcie powstanie. Ona już nie przyjdzie. To pani wiedziała? Dobry wieczór, panie. To są pieniądze dla pani za ubrania. Proszę wziąć. Widziała pani, jaki zamek założyłem? Teraz nawet sam diabeł tutaj do nas nie dostanie. Gdzie Ewa? Kazała mi iść do pokoju. Cały dzień tu siedzi i czeka. Mam z panią do pomówienia. Zaraz do was przyjdę. Dała im pani coś jeść? A co miałam dać? Jak ja czegoś nie przyniosę, to niczego w domu nie ma. Przecież płacę pani za wszystko. Ile pani zażąda? Proszę, tutaj są pieniądze za to, co pani dziś przyniosła. Niech pani weźmie, ile trzeba. Czy ona zostaje, czy nie? Jeżeli zostaje, to ja odchodzę. Na to mi przyszło. Po tylu latach. Dałabym pani więcej. A pewnie. Teraz to pani ma dosyć pieniędzy. Nie rozumiem. Przecież za darmo pani tego żydowskiego bachora nie wzięła. Boże mój, tak się upodlić. Boże mój, pan to się w grobie przewraca. Ja to bym to z głodu bym zdechła. A od Żyda nie wzięłabym nic. Trzeba mieć honor. Przekabacili panią. Już pani jest ich. Dlatego ją pani wzięła. Niech mnie pani posłucha. Tak jest zawsze. Jak słaby wejdzie między wrony. Ale trzeba pamiętać, kim się jest i skąd. Ten dom jest jakiś dziwny. Ja to czuję. W tym domu jest coś... O, tu się stanie jakieś nieszczęście. Ja to czuję. Ten dom był zawsze pełen Żydów. Błagam panią. Niech pani nie będzie głupia. Jest pani taka młoda. Ma pani synka. Przecież tylko on jeden został z całej naszej rodziny. Błagam.
Proszę stąd odejść. Proszę odejść. Bist du sicher, dass es das Haus ist? Guck mal, hier steht Dr. Guminski. Ja, das ist hier. Vorsicht, lass dich werden. Oh, jetzt. Sheriff, Polizia. Also, Koko. Na, Zwitko. Ja, wchodzicie to. Otwieram. Wo sprichst du mit ihm lange? Trzeba przyjść rano. Co się stało? Zaraz Mamo, kto przyszedł? Szósta godzina. Przy panu. Proszę cioci, schowajcie mnie. Przyszli po mnie. Schowajcie mnie, przyszli po mnie. Nie bój się. Nic złego się nie dzieje. Masz, tu jest twoja metryka. Nazywa się Ewa Kwiatkowska, pamiętasz? Tak, słowo do walizki, tak. I postaw walizkę. No chodź, idziemy. Nie bój się. Spokojnie. Jeszcze nic nie wiadomo. Należy zgłosić się zaraz. Komendzynie. Proszę podejść. To rzeczy pani męża. Czy chce pani przesłać łonę z pochami? Proszę podpisać. Pan się myli. Bierze mnie pan za kogoś innego. Mój mąż jest kimś innym niż pan myśli. Ja nie wiem. Pieniędzy żądać. Proszę już wyjść. Jeszcze teraz panu nie powiem. Proszę wyjść. Może Marek. Niech pan już idzie. Ja nie wiem. Ja. Ihr Mann. Pani mąż umarł na serce. Jest tot. Zabrać to. Uciekaj, łapanka!
dobrze. Proszę mnie wyspowiadać. Zdrowaś, Mario, łaski śpiona, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. Teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Metrykę oczywiście już dałem swego czasu. Tak, wiem. To jest adres, pod którym pomogą dziewczynkę umieścić u sióstr. Tekst jest zaszyfrowany oczywiście. Proszę to najlepiej dać pani ciotce. Ona będzie wiedziała, co tam napisane. A czy pani jest pewna, że chce ją oddać? Nie wiem. To znaczy, tak muszę ją oddać. Nie mogę ryzykować. Nie potrafię. Widzi ksiądz przecież, że nie jestem mocna. To, co się ze mną działo przez te dni. Jakiś koszmar. Mój syn. On ma teraz tylko mnie. Dziękuję. Proszę księdza, czy ksiądz może mi ofiarować medalik? Oczywiście, zapomniałbym. O, proszę jej to dać. Tak bardzo chciałabym Ci pomóc. Naucz mnie ufać. Ślepo ufać.
powiesz im? Myślisz, że powinnam im to powiedzieć? Mówiąc im teraz prawdę, odbieram nadzieję. A daję tylko nienawiść. Nienawiści tak łatwo nauczyć. Dzień dobry szanownym paniom. Piękny dzień dzisiaj. Trzeba będzie porobić trochę w ogrodzie. Widziała pani, jak altankę naprawiłem? Muszę z panią porozmawiać. Dobrze. Chodźmy do altany. Wie pani, miałem już zameldować o tej dziewczynce, ale ta Celińska, co ją pani wyrzuciła, gadała do mnie, że pani trzyma żydowskie dziecko. Niech się pani nie denerwuje. Ona wie, że ja nie lubię takich żartów. Uciszyłem babę. No przez złość tak na panią gada. Panie Józefie, ja rzeczywiście mam u siebie Żydówkę. No, jak tak to? To nie trzeba meldować. Ale, panie Józefie... Ja nie Judasz. Wiesz, pójdę jutro do biura i porozmawiam o zwolnieniu. Niech się pani nie boi, ja pilnuję ogrodu. Mamo! Mamo! Popatrz, mamo, sama uszyłam, a kapelusz dała mi ciocia. Ale mamusiu, ja się nie boję. Ewa! Ja już naprawdę się nie boję. Tak nie można. Taka jestem szczęśliwa. Mamusiu, chodź z nami do ogrodu. Nie, nie, nie. Musimy pójść do domu. Chodźmy, chodźmy już. Czego pan chce? Przecież pan wie wszystko. Prawie. Ostatecznie kamienicę też można sprzedać. Znajdę kupca. Mam czas. Mamo, pójdę po dozorcę. A pacierze umiesz wszystkie? To wyrośniesz na ładną paniankę z dobrego domu.
Ale przedtem poproś tę ciocię o coś. Twoja mamusia, bo to jest ciocia, gdzieś wsiąkła. To nieprawda. Proszę pana, ten dom nie jest jeszcze mój. Jeśli tak, to dobrze. Padnę jeszcze. To jest moja kuzyneczka. Przyjechała na kilka dni. Taki upał. Lepiej małą wywieźć na wieś. Pani do kogo? Jestem z zakładu oczyszczania. Dostaliśmy meldunek, że tu zalęgły się szczury. Nie, to pomyłka. Zośka? Marysia, no chodź, chodź. Jednak do mnie trafiłaś. Spokojnie. Wszystko w porządku, pani Schmidt. To pastor, całą jego rodzinę Niemcy wymordowali jeszcze w 39 roku w Poznańskim. No, to do roboty. Ile lat ma dziewczynka? 10. 10? Popatrz, to nie trzeba lepiej, ten wywiad jakby dla niej zrobiony. Jeszcze wpiszę nazwisko, daj mi metrykę, dobrze? To jest podpis naszego kierownika? Tak. Ty nic nie rozumiesz? Nie rozumiem. Ile dzieci umieściliście u sióstr? Zosiu, to ty wiesz najlepiej. Przecież ty prowadzisz rachunkowość. Nie żartuj, przecież pytam o dzieci żydowskie. A tego to ja nie wiem. Nie boisz się? Moja droga, do strachu można się przyzwyczaić. Zresztą i tak za wszystko, co robimy, grozi nam śmierć. A ja już tyle dzieci umieściłam, że 100 więcej czy mniej mnie nie ratuje. Zresztą ja mam własne sprawy z Niemcami do załatwienia. Ach, tak. No, to karta twojej Ewy Kwiatkowskiej, która wymaga natychmiastowego umieszczenia w zakładzie opiekuńczym w Chotomowie. Marciu, myślisz, że ona będzie u sióstr bezpieczna? U sióstr dzieci mają największe szanse na przeżycie. Jednak Niemcy wierzą, że tam są dzieci polskie, katolickie. A jeśli to widać, że dziecko jest żydowskie? Ale dzieci mają dobre papiery. Niemcy wierzą w dokument, w to, co napisane i ma stempel. Marysiu, a może oni chcą w to wierzyć? Zośka. A Ewa? Przecież siostry będą ją wychowywać po chrześcijańsku. Zosiu, nie wymagaj od sióstr, żeby wychowywały dzieci po mahometańsku. Ale to jest narzucanie religii. Okup za ocalenie. O czym ty mówisz? Moja droga. Najważniejsze, że dzieci będą żyły, słyszysz? Minie rok, dwa, skończy się wojna, opuszczą zakład i zapomną o tym piekle. A czy możemy dać im teraz więcej? Aha, zapomniałam. Mam tu pieniądze dla ciebie na drogę. I tak na wszelki wypadek. Zosiu, bierz. Bierz. To nie są moje pieniądze, ja też je dostałam. To jest rozkaz. Przecież teraz jesteś już żołnierzem. Dziękuję, Marysiu. Zosiu, a może ja zawiozę małą? Jeździłam tyle razy tą trasą. Nie, 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 nie. Ja muszę. Wiesz? Ona mówi do mnie, mamo. I zaufała mi tak.
tak naprawdę. I teraz wie, że musi wyjechać. Dobrze. Zosiu. Ale ten człowiek nie da ci spokoju, nawet jak nie będzie mały. Przecież wiesz, że to jest szmalcownik. Proszę cię, podaj nam adres, a my spróbujemy go przekonać, żeby milczał. Dobrze? Dobrze, Warsiu. Ale teraz nie pamiętam. Musiałabym tam pójść. Może pojedziemy razem, jak wrócę z tego. Chotomowa. Zosiu, pamiętaj. Chotomów. Ostatnia stacja przed granicą Wartego. Muszę go trzymać przy sobie, na szczęście, tak powiedział Marek. Mamo, chcę o coś zapytać. Czy kiedy wróci twój mąż, to powiesz mu o mnie? Czy on jest też taki jak ty? Dlaczego wystawiasz mnie na próbę? Zdrowaś Mario, łaski śpią. O, odsuń ode mnie ten kielich goryczy.
Czy to jest modlitwa? Skończyłaś już się modlić, mamusiu? Grupa gotowa do kontroli pociągu. Przepraszam. Przejechałam stację w Chotomowie. Taki był tłok, że nie zdążyłam wysiąść z dzieckiem. Hans, mamy coś dla ciebie. Proszę mi pomóc. Wiozę ją do klasztoru w Chotomowie. Tu są jej dokumenty. Pracuję w zarządzie miasta. To jest moja legitymacja i przepustka. Podnieś. Podnieś się, Wuniu. Tu jest obszar Wielkiej Rzeszy Niemieckiej. Granicę wolno przekroczyć za specjalnym zezwoleniem władz niemieckich. Ten pociąg wraca do Warszawy za 20 minut. Tam jest poczekalnia. Do przyjazdu pociągu nie wolno jej opuszczać. Niezastosowanie się do tego, co mówię, grozi karą śmierci. Mamusiu, nie możemy nigdzie stąd wychodzić. Tak powiedział ten Niemiec. Tutaj jesteśmy bezpieczni. Ewa! 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 Nie jesteś śpiąca? Połóż głowę na kolanach. Ale mamo, tutaj jesteśmy bezpieczne. Schowaj buzię tak, jakbyś spała. Ewuniu. Helga, tu jest brudno. Sprzątnij to wszystko.
Może chce pani wziąć coś z bufetu? Powiem żonie, że chciałaby pani coś zjeść. Nie, dziękuję. Nie jestem głodna. Pani wie, że pociąg do Gdańska jest odwołany? Jadę do Warszawy, do męża. Przysłał mi swój wóz, ale w drodze coś się zepsuło i wracamy do Warszawy pociągiem. No tak, do Warszawy. Córka pewnie zmęczona. Dzieci lubią podróżować, ale szybko się męczą. Pan będzie dobrym ojcem. Helga, podaj mi to. Proszę ją okryć. Podczas snu spada temperatura i łatwo się przeziębić. Dziękuję, pan jest bardzo uprzejmy. Pullover proszę zostawić na ławce. Odjazd. Idź już. Tam został Marek. Nie mówisz już do mnie. Nie. Lepiej nie. Ja wiem, że tak trzeba.
Ojku!